Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu ROT Online. Tym razem naszym gościem będzie dr Wojciech Woźniak z Katedry Socjologii, Struktury i Zmian Społecznych, autor licznych artykułów na temat socjologii sportu. Będziemy rozmawiać o tym, jak zmienia się piłka nożna i co oznacza to dla fanów tego sportu. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi realizowany jest w latach 2019-2021 przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzień dobry Wojtku, witam cię bardzo serdecznie. Czołem. Takie pytanie na rozgrzewkę przyszło mi do głowy, mianowicie 26 maja w Gdańsku będzie rozgrywał się finał Ligi Europy między Manchesterem United i Villarrealem. Czy ty się cieszysz, że takie wydarzenia już trafiają do Polski? Będziesz to oglądał? To są takie rzeczy, które ciebie interesują jako socjologa? Być może to obejrzę akurat ze względu na to, że dosyć ciekawa w finale dosyć ciekawe drużyny się spotykają. Natomiast szczerze mówiąc, ani Champions League, ani w Ligi Europy jakoś bardzo intensywnie nie śledzę. Myślę, że skoro już są te stadiony przeskalowane i zdecydowanie za wielkie jak na potrzeby naszej ligi piłkarskiej, to od czasu do czasu organizacja finału Europejskiego Pucharu jest jak najbardziej zasadnym sposobem ich zużytkowania. Oczywiście paradoksem jest to, że tym razem znowu nie będzie mogło być kompletu, tylko tak mniej więcej jak na meczach Lechii Gdańsk wypełni się w 1/4. Ale wiem, że bardzo duże było zainteresowanie też wypuszczonych kibiców, wypuszczonych fanów z Trójmiasta, znajomi z Trójmiasta. Dzisiaj relacjonowali po kolei na mediach społecznościowych, że nie zostali wylosowani przez UEFA i nie będą mogli kupić biletu. A zdaje się, że tam jeszcze trwa walka o to, jaka pula biletów trafi do drużyn w tych, które się zakwalifikowały do finału, do ich kibiców. Też niestety jestem w tej grupie, też się zgłosiłem po bilety. A z ciekawości, komu będziesz kibicował? Manchesterowi czy Villarrealowi? Zdecydowanie Hiszpanom akurat w tym tandemie. No ja powiem ci, że zazwyczaj mam taką tendencję, że staram się kibicować słabszym drużynom, ale no chyba ze względu tutaj na takie konotacje Manchester Łódź wyjątkowo będę za Manchesterem United. No mam nadzieję, że miłe widowisko to będzie dla nas. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozmawiać o piłce nożnej, ale troszeczkę w innym aspekcie, w aspekcie międzynarodowym. A przede wszystkim w kontekście pewnego bardzo ważnego wydarzenia, które miało miejsce całkiem niedawno, bo w połowie kwietnia, mianowicie plan i pomysł utworzenia Superligi. Wojciech, czy ty mógłbyś nam powiedzieć, czym miała być ta Superliga i dlaczego wzbudza tak skrajne emocje? To jest taki temat, który pewnie ja przynajmniej trzech poziomach widzę, że należałoby rozpatrywać. No, po pierwsze to była próba utworzenia pierwszej w europejskiej piłce nożnej zamkniętej ligi, tak? Takiej, w której nikt nie spada, w której drużyny dzielą się zyskami, grają na własnych jakby zasadach, niezależnych od reguł ustalonych przez organizacje międzynarodowe, które nadzorują piłkę nożną. I w powszechnej opinii wskazuje się, że była to próba szybkiego zarobienia pieniędzy przez największe europejskie marki piłkarskie. Marki piłkarskie, które mimo że w różnych rankingach figurują jako kluby najzamożniejsze, najlepiej zarabiające, w rzeczywistości są w poważnych kłopotach finansowych, szczególnie dotyczy to w Barcelony, pewnie w mniejszym stopniu Realu Madryt. Także była to taka ucieczka do przodu, próba zorganizowania rozgrywek, które jakby w porównaniu z innymi sportami no, nie byłyby niczym wyjątkowym. Chociażby hokeju na lodzie mamy ligę kontynentalną, która podobną funkcję spełnia. Natomiast w piłce nożnej była to pierwsza tego typu inicjatywa. Ona pojawiła się zapewne w tym momencie, jak się okazało, niedostatecznie przygotowana i chyba taktycznie źle rozegrana została ta propozycja i próba wyprzedzenia UEFA, czyli Europejskiej Międzynarodowej Organizacji Unii Piłkarskiej, która zarządza rozgrywkami.
Źle przygotowana, dlatego chyba właśnie, że pospieszono się, by uprzedzić ogłoszenie nowej formuły Ligi Mistrzów przez UEFA, co nastąpiło wkrótce po tym ogłoszeniu Superligi i ostatecznym fiasku tej inicjatywy. Natomiast w takim szerszym planie, no to są chyba dwa powody, dla których to była, właściwie trzy powody, dla których to było ważne wydarzenie i dla których wzbudziło tyle emocji. Po pierwsze, bo to jest zerwanie z trwającą 45, 65, 66 lat tradycją europejskich międzynarodowych rozgrywek klubowych. W 1955 roku powstały europejskie puchary z inicjatywy dziennikarzy France Football, francuskiego dziennika sportowego. I były to najdłużej trwające, bez precedensu właściwie, rozgrywki, ponieważ obejmowały całą Europę. Tony Judd, wielki angielski, angloamerykański właściwie historyk, w takiej monumentalnej swojej książce o powojnie, o historii Europy po 1945 roku, pisał o tym, że to w ogóle, pisał między innymi właśnie o powstaniu tych rozgrywek piłkarskich w latach 50., w apogeum zimnej wojny, tak, w czasie jeszcze tuż po właściwie w stalinizmie, tuż po śmierci Stalina, tuż przed powstaniem w Budapeszcie, że znienacka, właściwie niespodziewanie dla wszystkich, niespodziewanie także dla elit politycznych, powstały w Europie rozgrywki piłkarskie, w których brały udział, i od samego początku takie było założenie, kluby z obu stron żelaznej kurtyny, gdzie spotykały się w rywalizacji trwającej właściwie cały rok. Udawało się jakoś przeprowadzić od strony także dyplomatycznej w tym podzielonym, na tym podzielonym kontynencie w te zawody. I Jad, co rzadko mu się zdarza, uderza w takie mocno podniosłe tony, pisząc o tym, że w czasach podziału, takiego radykalnego, politycznego i ideologicznego podziału naszego kontynentu, to piłka nożna była jednym z tych forów, jedną z tych płaszczyzn, na których się jakoś jednoczyliśmy, która łączyła ten kontynent. Drużyny z naszej strony żelaznej kurtyny, z Kijowa, z Magdeburga, z Mińska grały w finałach w europejskich pucharów z drużynami najmocniejszych klubów zachodnich. Więc zerwanie z tą tradycją to jest coś, co dla kibiców na pewno miało duże znaczenie i dla wszystkich właściwie obserwatorów tego świata. Po drugie, no to była najbardziej jak na razie odważna i też bezprecedensowa próba wyrwania się klubów od kurateli i nadzoru tych światowych organizacji sportowych, FIFA, UEFA. Pewnie można by z innej parafii trochę dołożyć tu MKO, ale no to są te wielkie organizacje nadzorujące światowy sport, które korzystają od wielu, wielu lat, tak? Korzystają z takiej fasady organizacji działających nie dla zysku, a funkcjonujących właściwie jakie takie ponadnarodowe organizacje pozarządowe. To i to oczywiście tylko fasadą, tak? To są tylko fasada i można powiedzieć działania pozorne. W rzeczywistości są to de facto, są to korporacje ponadnarodowe obracające gigantycznymi pieniędzmi. I rzeczywiście mające też wielką władzę, jeżeli chodzi o wpływ na to, co się dzieje w światowej piłce. Oczywiście bardzo krytykowane, o tym możemy jeszcze za chwilę powiedzieć, bo mamy też bardzo dobre socjologiczne papiery na to, co złego dzieje się w tych organizacjach i jak one funkcjonują. Z perspektywy takiej instytucjonalnej analizy to jest fascynująca sprawa. No, ale trzecia rzecz chyba właściwie dla mnie taka najciekawsza być może, to jest, że ogłoszenie Superligi było jakby taką, też nie chcę wyjść na jakiegoś deterministę i heglistę, ale w taką naturalną konsekwencją takiego procesu, który zaczął się dziać mniej więcej pod koniec lat 80. Włączenie jakby świata sportu w te neoliberalne reguły takiej turbokapitalistycznej gospodarki. Mi się bardzo podoba, zawsze lubiłem ten termin turbokapitalizm Edwarda Ludwaka,
między innymi, no, on też to spopularyzował, który pokazywał, że no, sport funkcjonował jako element kapitalizmu, znaczy on akurat nie o sporcie mówił, ale że kapitalizm istniał sobie przez kilkaset lat w różnych zmieniających się formach, natomiast to, z czym mamy do czynienia w ostatnich kilku dekadach, w ostatnich dwóch, trzech dekadach XX wieku i w XXI wieku, należałoby raczej określić właśnie turbokapitalizmem, czyli hiperkomercjalizacja, wprowadzenie reguł wolnorynkowych i w takiej deregulacji i prywatyzacji właściwie dóbr publicznych w bardzo różnych sferach. I to dotyczyło też świata sportu, też klubów. Myślę, że 92 rok jest najważniejszym takim momentem powstania z jednej strony Ligi Mistrzów w tej pierwszej wersji, tak? Czyli klubowych rozgrywek, które nie toczyły się systemem pucharowym jak wcześniej, tylko były mecze grupowe, i powstanie Premier League, tak? Czyli powstanie całkowicie w takiej komercyjnej, korporacyjnej struktury zarządzającej ligami piłkarskimi w Wielkiej Brytanii. Jest wiele czynników, które pokazują, dlaczego to było możliwe. No, między innymi w latach 80. W Anglii dopuszczono nie tylko prywatyzację klubów, bo to już wcześniej funkcjonowało, ale dopuszczono brytyjskie kluby do działalności na zasadzie spółek giełdowych. Tottenham bodajże był pierwszym klubem w 83 roku, który zmienił swoją strukturę w taką stronę. No a w 92 roku powstała Premier League i ta hiperkomercjalizacja przyspieszyła. Ja bym powiedział, że rzadko się o tym mówi, ale ja mam wrażenie, że jest taka ciekawa koincydencja czasowa. W 92 roku wyszła książka Nicka Hornbiego Fever Pitch, czyli Futbolowa gorączka. Futbolowa gorączka, pamiętnik kibica, chyba tak to po polsku zostało przetłumaczone. I to były wspomnienia słodko-gorzkie kibica Arsenalu. 92 rok, tak? 7 lat po Hazel, 3 lata po Hillsborough, a jeszcze dopiero co brytyjskie kluby zostały dopuszczone ponownie po 5 latach karencji do rozgrywek międzynarodowych. Cały czas ciągnie się za brytyjską piłką nożną odium tych chuligańskich lat 80. i wielu wydarzeń pokazujących, że no, brytyjska piłka w skali europejskiej kojarzyła się przede wszystkim właśnie z przemocą okołostadionową, słusznie czy niesłusznie. A tutaj pisarz z klasy wyższej, średniej, a być może nawet z klasy wyższej, ojciec Hornbiego był bardzo ważnym urzędnikiem państwowym z tytułem szlacheckim nadanym przez królową. On sam był absolwentem Cambridge, takim naprawdę kibicem z wyższej klasy średniej, który opisuje fanatyczną miłość do piłki nożnej, fanatyczną miłość do swojego klubu. To pewnie jest tylko symboliczne, ale mam wrażenie, że to był też taki moment, kiedy władze brytyjskiego futbolu i klubów zorientowały się, że ten tradycyjny skład społeczny na trybunach nie jest wcale dany raz na zawsze. Nie jest wcale, przynajmniej w brytyjskim kontekście, przynajmniej w kontekście tych najbogatszych brytyjskich klubów, niezbędny. I to, co się zadziało w kolejnych latach, to było bardzo wyraźnym przekształceniem, takim jakbyśmy socjologicznie powiedzieli, zarówno brytyjskiej piłki, jak i brytyjskich stadionów i tych wszystkich rozgrywek na modłę habitusu klasy średniej. Czyli wymiana publiczności z tradycyjnie kojarzonej z klasą robotniczą na zamożniejszą, na taką, którą na więcej stać i na taką, która wymaga trochę innych warunków też do oglądania piłki. Także to mi się wydaje, że są takie obszary problemowe, o których można rozmawiać, jak mówimy o tym, co się wydarzyło 2-3 tygodnie temu, czyli
ogłoszeniu Superligi, które właśnie jest ze strony, jeżeli chodzi o relacje z UEFA i FIFA, to w ogóle rewolucyjnym posunięciem, a jeżeli chodzi o procesy takiej komercjalizacji piłki nożnej, no to raczej takim rozwinięciem właściwie całkiem logicznym, można było powiedzieć, tego, co się działo wcześniej. Mhm. Mówiłeś o, wspominałeś między innymi o patologii instytucji związanych z piłką nożną. No i właśnie przychodzi mi do głowy w kontekście Superligi przede wszystkim postać prezesa Realu Madryt, czyli Florentino Pereza, który wydaje mi się, że jest chyba głównym entuzjastą tej koncepcji takiej ligi ponadnarodowej. Już zresztą nie tylko w tym roku, ale już od wielu lat lobbuje na rzecz takiego formatu. Uważa, że tylko Superliga jest w stanie zapewnić zainteresowanie rozgrywką piłkarskim, że tylko Superliga jest w stanie zapewnić udział tych najlepszych drużyn w takim formacie. Tymczasem 4 z 6 klubów założycielskich, bo tak potocznie nazywano te drużyny, które miały współtworzyć Superligę z Anglii, nawet nie kwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Powiedz mi, czy twoim zdaniem to jest taka wyrachowana gra Pereza, czy to jest hipokryzja, czy dla niego już po prostu samo widowisko sportowe jakby nie ma znaczenia, liczy się ten aspekt biznesowy? No, wydaje mi się, że tak sądzę, że dzisiaj, kiedy Real Madryt walczy wciąż o Mistrzostwo Hiszpanii, aspekt sportowy jest dla niego ważny, bo tytuł krajowy wciąż ma swoją rangę i swoje znaczenie, ale nie mam wątpliwości, że dla tych kilku kluczowych zupełnie aktorów zbiorowych tych klubów właśnie zakładających Superligę, no to te aspekty biznesowe były przede wszystkim najistotniejsze. Trochę to wspomniałeś o tych 4 klubach angielskich, które się nie kwalifikują do Ligi Mistrzów, czy w ogóle 4 klubach z tego grona. No to jest w ogóle taki paradoks, że jednym z klubów założycielskich miał być Tottenham Londyn, już wspominany, który ostatni raz z Mistrzostwa Anglii zdobył w 63 roku chyba mniej więcej. W 61 poprawię, nie dlatego, że jestem takim historykiem piłki nożnej, ale akurat tak się śmiesznie złożyło, że jest to klub, któremu kibicuję od bardzo dawna. To jest fantastyczny przykład też tego, że w Tottenham pod wieloma względami był takim klubem, który przecierał szlaki, jeżeli chodzi także te procesy komercjalizacji, właśnie przekształceń w spółki za czasów Alana Sugara czy obecnych rządów Daniela Lewiego. No to jest klub, który sportowo po prostu nie pasuje do pozostałych. No Arsenal powiedzmy kilkanaście lat czeka na tytuł, ale zawsze trochę krócej. Natomiast pod względem funkcjonowania jako bardzo sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo na pewno tak. I to jest bardzo ciekawe, że jakby te kluby brytyjskie zgłosiły akces do tej Superligi, ale dosyć szybko akurat one się z niego wycofały. Ja nie jestem specjalistą, nie jestem ekspertem i nie do końca czuję te kwestie związane z Ligą Hiszpańską. Mam wrażenie, że i z klubami hiszpańskimi, no na pewno tam jest też bardzo duża przewaga tych 2-3 klubów, no bo może jeszcze Atletico Madryt można uznać za porównywalne pod względem jakiegoś takiego potencjału biznesowo-marketingowego. Natomiast między tymi klubami a resztą jest oczywiście przepaść. Pamiętam kilka lat temu, jak byłem w Hiszpanii z kibicem Walencji, poszedłem na mecz, to akurat trwały przepychanki w kwestii podziału kasy spraw telewizyjnych tam. I właściwie siła tych 2-3 być może klubów była tak potężna i one miały taką przewagę negocjacyjną, że nie wiem, czy do końca czy można było uniknąć, tak? Tego, że spróbują po prostu się wyrwać, stworzyć coś nowego.
Z drugiej strony oczywiście to jest paradoksem, że wydaje nam się, że futbol to jest taki fantastyczny biznes, szczególnie w tych krajach zachodnich. No, tymczasem jak popatrzymy na sprawozdania finansowe, rzuciłem okiem do takiej książki analizującej właśnie ten przemysł futbolowy europejski. Książka jest sprzed kilku lat, ale która pokazuje, że chyba w 2011 roku po raz pierwszy przychody brytyjskiej Premier League przekroczyły 2 miliardy euro, 2 miliardy funtów. Zysk operacyjny to było natomiast już tylko 100 milionów euro. A jakby się przyjrzeć zobowiązaniom związanym z opłatą, ze spłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów, z długami, no to widać, że nawet te najzamożniejsze kluby działają właściwie w sytuacji permanentnego deficytu. Biorą kolejne kredyty na kolejne inwestycje, inwestycje, które polegają na podpisywaniu gigantycznych kontraktów i płaceniu gigantycznych środków za piłkarzy. Jeden nieudany transfer, a w przypadku na przykład Barcelony, no to było ileś tam nieudanych transferów w ciągu kilku lat. W przypadku Realu chociażby zakup Hazarda w ubiegłym sezonie powoduje, że tam się wcale finansowo nie spina. Więc taka ucieczka do przodu i próba zagwarantowania sobie zysków niezależnie od wyników sportowych w tych narodowych rozgrywkach była chyba nieunikniona. No, w Hiszpanii oczywiście jest jeszcze ten wątek powiązania tych szefów tych wielkich klubów z polityką. Zarówno Florentino Perez był po prostu politykiem, zanim poszedł w biznes, z którego trafił do Realu Madryt, jak i Laporta, czyli szef Barcelony, no jeszcze do niedawna był szefem katalońskiej partii nacjonalistycznej. Więc jeszcze te wątki w takich politycznych uwikłań tych klubów też pewnie należałoby tu jakoś zanalizować. No, bardzo ciekawą postacią jest też Agnelli Giovanni Agnelli, szef Juventusu. Nie jestem pewien, czy dobrze imię pamiętam, który z kolei jest dziedzicem po prostu, można powiedzieć, kolejnym z rodu Fortuny Agnelli zarządzających Juventusem i zdaje się, że nie przejdzie do historii jako ten najbystrzejszy, czy też mający jakieś najlepsze pomysły biznesowe, bo znowu wydaje się, że po kompromitacji jaką była degradacja Juventusu za korupcję kilkanaście lat temu, później była passa 9 z rzędu mistrzostw Włoch. W tym sezonie mogą się z rozgrywek piłkarskich nawet nie zakwalifikować do Ligi Mistrzów, a do tego jeszcze nie wiem, czy miałeś okazję widzieć ujawnione jakiś czas temu już, ale ja je obejrzałem niedawno też nagrania, w jaki sposób próbowano Luisowi Suarezowi załatwić obywatelstwo włoskie, żeby mógł liczyć się jako piłkarz z Unii Europejskiej. Konkretnie na Uniwersytecie w Perugii sfingowano właściwie egzamin językowy. 4 bodajże wykładowców i jakiś dyrektor instytutu zostali zawieszeni, postępowanie trwa. Natomiast to było na poziomie po prostu jakiejś właściwie komedii takiej, z jednej strony paramafijne relacje i załatwianie właśnie tego typu rzeczy z instytucjami akademickimi, a z drugiej to wszystko wyglądało jak jakaś komedia z Leslie Nielsenem po prostu od strony od tego, jak to było załatwiane. Więc na pewno ten... myślę, że to jest chyba kwestia biznesowa w tej chwili była główną absolutnie motywacją dla pomysłu Superligi. Trochę też jest pewnie tak, że w wielu krajach wiele raportów na temat stanu finansów klubów jest w domenie publicznej, ale na ile one są wiarygodne, to też zapewne trudno powiedzieć. Być może nam się dzisiaj wydaje, że Barcelona, czy Real Madryt, czy Juventus to są kluby, które są too big to fail, tak? Za wielkie, żeby upaść, ale jestem pewien, że kibicom Glasgow Rangers też się wydawało, że ich klub jest zbyt wielki, żeby upaść, a
Nie sądzę, żeby byli zachwyceni tym, że przeżyli. Jeśli chodzi o ilość zdobytych tytułów w historii Europy, czy nawet w historii świata, więc tak, no tutaj rzeczywiście upadają kluby wielkie tak naprawdę. A powiedz mi jedną rzecz, bo rozmawialiśmy o tej patologii instytucji i o tym, jak to wygląda ze strony klubów i tego wielkiego biznesu futbolowego. No ale po drugiej stronie są przecież też kibice. Jak oni zareagowali na ten pomysł stworzenia tej Superligi? Bo to też mam wrażenie, że nie spotkało się z takim entuzjazmem, z jakim chociażby Florentino Perez zakładał, że się spotka. No, to jest bardzo ciekawe właśnie. Ja stosunkowo mało na ten temat wiem i stosunkowo mało na ten temat przeczytałem, znalazłem informacji, jak to dokładnie wyglądało w Hiszpanii, w Katalonii. Mam wrażenie, że w ogóle ruch kibicowski i jakby sposób podejścia kibiców do klubów w Hiszpanii jest trochę inny niż na wyspach czy w kontynentalnej Europie, tutaj nie wiem, w Niemczech, Francji. Trochę mam wrażenie, że ta fasada, to takie symboliczne poczucie bycia współwłaścicielem klubu poprzez system Socios w Realu czy w Barcelonie, czyli współdecydowanie o wyborze prezesa, to jest taka rękojmia jakby dla kibiców, że mamy na coś wpływ, no a w momencie, kiedy już wybraliśmy sobie tego prezesa, to jakoś powinniśmy za nim stać i skoro jesteśmy współwinni tego, kto, można powiedzieć, nami rządzi. Natomiast nie mam wątpliwości, znaczy właściwie trudno było przewidzieć inną, nie przewidzieć tej reakcji, która zagrała na Wyspach Brytyjskich przede wszystkim, to znaczy potężnych protestów i to nie tylko w dobie pandemicznej, takich niebezpiecznych ze względu na to, że po prostu kibice się pojawiali w różnych miejscach, gromadzili nielegalne wdarcie się na Old Trafford kibiców Manchester United było najbardziej spektakularnym przejawem, ale właściwie pod wszystkimi stadionami tych klubów, które zgłosiły z Anglii akces do Superligi, były takie protesty. I chyba się okazało, że właśnie, bo twoje pytanie było, czy kibice byli zbyt zadowoleni, czy niezadowoleni z Superligi. No i znowu dochodzimy po prostu do tego momentu, w którym musimy, jak na każde jedno pytanie w socjologii poprawna odpowiedź jest, to zależy, nie? To zależy, czy chodzi o tę dobę globalizacji, chodzi na przykład o kibiców w skali globalnej, czyli na przykład Chińczyków, którzy zapewne byliby zadowoleni, gdyby mieli oglądać Superligę, tak jak Europejczycy cieszą się z oglądania NBA na przykład, czy NHL. Czy chodzi o tych kibiców, którzy są bardzo emocjonalnie związani nie tylko z klubem, ale ze stadionem, z miejscem, z tradycją, z historią i którzy już znosili całe pasma upokorzeń w ciągu ostatnich 20-30 lat, takich ekonomicznych też często upokorzeń, które powodowały, że nie byli w stanie sobie zapewnić karnetu wejścia nawet na pojedyncze mecze. Oczywiście, że przejmowanie takich klubów z długą tradycją przez zewnętrzne podmioty, przez niebrytyjskich właścicieli, jak to miało miejsce w przypadku Manchesteru City, Manchester United czy Chelsea, zawsze budziło kontrowersje. W przypadku Chelsea powiedzmy, że najmniejsze, bo dzięki pojawieniu się Romana Abramowicza Chelsea przeżyło swoje złote lata właściwie pod względem sukcesów piłkarskich, ale wygląda na to, że we wszystkich tych wielkich brytyjskich klubach jednak istnieje ta baza kibicowska znacznie bardziej tradycyjna i okazuje się zresztą, że po prostu kluby piłkarskie z jednej strony dla tych społeczności lokalnych są ważne. To było też charakterystyczne, że ten pomysł był krytykowany przez ludzi, którzy wydawałoby się, że powinni być
zwolennikami takiej hiperkomercjalizacji, jakby promującej jeszcze tych najzamożniejszych. Pomysł Superligi, jeżeli chcesz zarobić więcej pieniędzy, będąc już bardzo bogatym, a krytykuje cię Jeff Bezos na przykład, no to znaczy, że robisz coś nie w porządku. Jeżeli Boris Johnson występuje przeciwko temu tego typu posunięciu, to tak samo, tak? Z jednej strony można powiedzieć, że wyrwanie się z taką inicjatywą Superligi było krytykowane przez ludzi o bardziej lewicowych poglądach jako właśnie taki przejaw kolejnego stopnia tej komercjalizacji piłki nożnej. Z drugiej strony na przykład mam wrażenie, że turyści w Wielkiej Brytanii, między innymi Boris Johnson, to krytykowali raczej jako próbę ucieczki od takiej tradycyjnej, narodowej, naszej brytyjskiej tradycji i naszych brytyjskich rozgrywek w naszym brytyjskim kontekście organizowanych przede wszystkim. Więc to były protesty dosyć spektakularne. Tottenham, Chelsea, Arsenal przeprosili już, te kluby już przepraszały swoich kibiców oficjalnych takich, Jezu, statementach, no takich prasowych jakichś tam wypowiedziach szefów. Pojawiają się jakieś, dzisiaj czytałem chyba właśnie z Tottenhamu, że zapowiedziano powołanie jakiegoś advisory board, takiej rady doradczej, do której mieliby wchodzić przedstawiciele kibiców, czy jakieś takie instytucjonalne upodmiotowienie tych kibiców nawet jest zapowiadane, co wydaje mi się no, zaskakujące. I pewnie gdyby nie jednak krytyka ze strony części świata biznesu, ze strony świata polityki, to mimo wszystko ten głos kibiców nie byłby być może tak ważny. Natomiast no, kibice zawsze starali się o jakieś upodmiotowienie i w Wielkiej Brytanii zawsze przegrywali jak do tej pory właściwie. Jeżeli chcieli być upodmiotowieni, no to tak jak w Manchesterze United po przejęciu klubu United przez amerykańskich biznesmenów Glazerów, mogli sobie co najwyżej założyć swój własny klub, tak? FC United of Manchester, który dzisiaj... Założyli, trzeba dodać. Założyli, doszli do poziomu szóstej ligi, później spadli do siódmej ligi, mają bardzo przyjemny stadion na 4000, tam chyba 4500 mieszkańców. Kilka lat temu byłem na konferencji organizowanej właśnie ludzie z Manchester Metropolitan University stwierdzili, że zamiast siedzieć w auli, to konferencja ma się odbyć na stadionie i właśnie na stadionie FC United of Manchester się odbyła i to jest skala klubu, którym można jeszcze zarządzać poprzez trust, poprzez jakieś takie stowarzyszenie rzeczywiście kibicowskie. Tutaj wejdę w słowo, ale właśnie jest to dla mnie bardzo ciekawa kwestia związana właśnie z kibicami. Dlaczego twoim zdaniem dzieje się tak, że kibice są w stanie zaprotestować i zorganizować się w takich sytuacjach, jak na przykład ta próba zorganizowania niektórych meczów Ligi Hiszpańskiej w Emiratach Arabskich, czy w ogóle w krajach poza Hiszpanią, czy właśnie w takim przypadku jak rodzina Glazerów, czy szerzej nawet tak naprawdę krzycząc na meczach UEFA Mafia albo skandując hasła Against Modern Football, a z drugiej strony nie protestują na przykład przeciwko takim sytuacjom jak sponsorowanie przez Ligi Mistrzów czy drużyn piłkarskich przez Gazprom, czyli tak naprawdę korporacji międzynarodowych, czy w ogóle organizowaniu imprez sportowych w krajach, gdzie łamane są prawa człowieka. To się trochę zmienia, to znaczy jeżeli chodzi o organizację imprez mundialu w Katarze, to mam wrażenie, że tych protestów było więcej niż kiedykolwiek wcześniej i one dotyczyły oczywiście nie tylko tego, że w Katarze łamane są prawa człowieka, że wiemy, że no kilka tysięcy osób zginęło przy budowie obiektów i że jest to problematyczne w miejsce, no to w tym akurat względzie w decydenci z klubów i z tych narodowych federacji piłkarskich, można powiedzieć, też byli po tej stronie, ponieważ decyzja FIFA o tym, żeby zorganizować mundial w Katarze, dezorganizuje kompletnie rozgrywki narodowe. Tak? Ten turniej odbędzie się w bodajże listopadzie, czy na przełomie listopada i grudnia.
Nigdy w historii w takim o tej porze roku to się nie odbywało i mnóstwo zamieszania jest z tym związane. Ja mam wrażenie oczywiście, że no, tak jak w przypadku zarządzających klubami, tak w przypadku kibiców też jest tutaj sporo hipokryzji i przymykania oczu na różne zjawiska, jeżeli jesteśmy ich beneficjentami. A te najzamożniejsze brytyjskie kluby i ich kibice, ci przynajmniej, dla których najważniejszy jest rzeczywiście wynik sportowy, no można powiedzieć, że czuli się jakoś beneficjentami tego tych ostatnich kilkunastu lat, kiedy kluby były przejmowane przez biznesmenów czasami dosyć podejrzanej konduity z różnych chińskich, rosyjskich czy z krajów Zatoki Perskiej korporacji. Natomiast też mam wrażenie, że nie wiem, może pojawiają się pewnie dziennikarze, którzy zwracają uwagę i problematyzują to od strony takiej etyczno-dyplomatycznej właśnie, czyje pieniądze powinny w piłce odgrywać kluczową rolę, ale mam wrażenie, że na przykład polskie media, mam wrażenie, że przez długi czas były zupełnie ślepe na to, jakie pieniądze pojawiają się w piłce nożnej i to w ogóle właściwie nie było problematyzowane. No pamiętam, jak kilka lat temu polscy piłkarze wyjeżdżali grać w Tereku Grozny, klubie, którego właścicielem właściwie i takim panem i władcą jest Ramzan Kadyrow, czyli no bardzo postać nieprzyjemna, to jest strasznie eufemistyczne i tak określenie, i relacjonowali z dosyć dużym upodobaniem informacje o kolejnych Mercedesach kupowanych jako premie i w tysiącach dolarów wypłacanych kontraktowanym piłkarzom, jakby no, nie biorąc pod uwagę w ogóle skąd te pieniądze się biorą i dlaczego ten człowiek ma taką pozycję w Czeczenii i jak sobie ją zbudował. Więc wydaje mi się, że to rzeczywiście ci, którzy zarzucają hipokryzję temu oburzeniu się przeciwko właśnie pomysłowi Superligi, no też nie można do końca jakby postponować tych ich stwierdzeń, że przez bardzo długi czas rzeczywiście nie zwracaliśmy uwagi na to, czyje pieniądze tu się pojawiają. Natomiast to pierwsza rzecz, o której powiedziałeś, że protesty pojawiały się w momencie, kiedy próbowano przenieść mecze Realu czy Barcelony, czy jakichś angielskich klubów gdzieś tam do Azji. No to jest z kolei pewnie protesty pochodziły od tych, którzy uważają, dla których coś, co taki socjolog sportu Richard Julianotti nazywa takim czynnikiem topofili, czyli przywiązania do miejsca, tak? Po prostu przywiązania do miejsca, hołubienia miejsca, potraktowania jednak jako fundamentalnie ważne tego, że mecze Manchesteru mają być w Manchesterze i nie na stadionie tego klubu. Trochę pewnie też bojąc się właśnie takich konsekwencji, z jakimi mieliśmy do czynienia, czyli że to jest pierwszy krok do jakiegoś takiego już zupełnego zglobalizowania tych rozgrywek, które jednak przynależą do, no, przynależą do nas. Nawet jeżeli nas nie stać na to, żeby wejść na ten stadion za każdym razem. Ja mam dwa ulubione kluby poza Polską, jednym z nich jest Celtic Glasgow. Jak pojechałem pierwszy raz na mecz Celtic Glasgow, siedziałem obok faceta z Londynu, który mi opowiedział, że odkąd karnet na Arsenal kosztuje 600 funtów, to nie może już go sobie kupować, bo go na to po prostu nie stać, więc na stadion swojego ukochanego klubu wchodzi tylko i wyłącznie, jeżeli jego znajomy nie idzie, który zarabia lepiej i w związku z tym od czasu do czasu może mu pożyczyć karnet. A na Celtic jako klub drugiego wyboru właśnie od czasu do czasu sobie jedzie, bo nawet go stać na jakiś hospitality pakiet taki bardziej prestiżowy, żeby wejść na mecz. Także myślę, że to jest ważna sprawa, którą powinniśmy coraz bardziej problematyzować i być może przy okazji właśnie też tego ostatniego zamieszania, no, zarówno kibice, jak i komentatorzy będą przykładać trochę większą wagę do tego, skąd trafiają te pieniądze do piłki i po co właściwie.
Bardzo ciekawie, że wspomniałeś o tych Chinach między innymi. Chciałem cię zapytać na sam koniec o jeszcze jedną rzecz, też właśnie w aspekcie kibicowania. Powiedz mi, czy twoim zdaniem istnieje jeszcze coś takiego jak futbol lokalny i czy w ogóle ma on przyszłość w tym turbokapitalistycznym świecie futbolu? Znaczy, mamy chyba od dłuższego czasu takie przeświadczenie, że mamy z jednej strony ten super zglobalizujący się świat piłki nożnej, w którym no nie ma już żadnych granic, tak? Że to wszystko się bardzo skurczyło i ta globalna piłkarska wioska zaistniała na dobre, to powoduje, że nieważne, czy się urodziliśmy w Pabianicach, czy w Chengdu, czy gdzieś, nie wiem, w Manaus, możemy kibicować Realowi Madryt, bo tam gra nasz ulubiony piłkarz i możemy na co dzień śledzić informacje z tego klubu na skalę, na jaką nigdy wcześniej tego nie mogliśmy robić. I to jest nieuniknione i jakby z tej drogi się nie zawróci. No ale z drugiej strony ta lokalność jest jednak wciąż bardzo, bardzo ważnym aspektem dla wielu kibiców. W badaniach robionych przez socjologów czy antropologów w różnych środowiskach kibicowskich wychodzi, że sentyment do klubu i sentyment do tego, jak kiedyś było, to jest coś, co jest dziedziczone z pokolenia na pokolenie. W badaniach robionych w Manchesterze na przykład w kibice wspominali, nawet tacy, którzy nie mieli prawa tego pamiętać, wspominali jak w latach 60., w latach 70. Piłkarze Manchester United wracali po meczu z fanami tym samym miejskim autobusem na przykład. Jest w badaniach takiego amerykańskiego antropologa Sama Dubala, jest taka relacja jak w Nobby Stiles, czyli obrońca Manchester United i obrońca reprezentacji Anglii, mistrz świata z 66 roku, słynny z takiego uroczego uśmiechu, ponieważ nie miał jedynek, więc na wszystkich zdjęciach bardzo spektakularnie wygląda, jak na niego czekał ojciec w przystanku pod stadionem i razem z kibicami wracali do domu. Wiadomo, że to są czasy, które się nie wrócą, ale w jakiejś pamięci zbiorowej, takiej dziedziczonej, jak widać, z pokolenia na pokolenie, to trwa. Ja obserwuję coś takiego w przypadku Widzewa, bo mnie socjologicznej wyobraźni nie wystarcza za bardzo, żeby zrozumieć ten fenomen z wykupywania karnetów od pierwszego do ostatniego miejsca na Widzewie. Jestem jego członkiem jakby tego fenomenu też, ponieważ sam kupuję w pierwszym możliwym terminie. Słyszę ludzi na stadionie, którzy nie mają 20 lat, a co to znaczy, że za ich czasów, za ich życia Widzew nigdy nie wygrał z Legią. A oni pamiętają historię z nie tylko lat 90., ale jeszcze wcześniejszą. I ta taka lokalność właśnie i to jakby przywiązanie do miejsca i tych lokalnych tradycji wbrew pozorom chyba nie odchodzi. I na pewno jest na to miejsce. Ta Superliga jest ciekawa też i ten cały przypadek tego wszystkiego, co się wokół Superligi zadziało, że tutaj widać, że jakaś chyba masa krytyczna taka gniewu została przekroczona nawet w przypadku tych klubów brytyjskich, których kibice właściwie no, od strony sportowej niespecjalnie mają na co narzekać. A jednak ten brak jakiejś takiej całkowitej podmiotowości jest dla nich dojmujący. No, z trzeciej strony myślę, że będą powstawały coraz częściej kluby w coraz nowych miejscach, takie jak AKS Zły, czyli takie typowe inicjatywy grassroots, inicjatywy oddolne, które pozwalają ludziom, którzy się w klub angażują, naprawdę wierzyć, że klub to my. To jest na każdym stadionie świata pada hasło, że klub to my, natomiast w przypadku klubów, które są stowarzyszeniami takimi jak AKS Zły, to przynajmniej jest rzeczywiście jakoś uzasadnione, a nie tylko symboliczne poczucie wpływu. Mhm.
Słuchaj, powiedziałeś piękne słowa, że piękne, piękne i smutne zarazem, że te czasy już nie wrócą. To tak na koniec, czego tobie życzyć jako kibicowi? Ja już niczego nie chcę, naprawdę, bo trochę się czuję w tej chwili jako kibic Widzewa, tak jak Nick Hornby pisał o doświadczeniu bycia kibicem Arsenalu przez długie, długie lata. Ostatnie 20 lat dla kibica Widzewa było dojmująco gorzkie, więc chyba tak, dobrego roku po prostu. Oczywiście chciałbym zobaczyć za rok czy za 2 lata Widzew w Ekstraklasie, ale właściwie chyba już lepiej nie mieć żadnych oczekiwań specjalnych pod tym kątem. A ponieważ moim drugim ulubionym klubem jest Borussia Dortmund, to już dużo prędzej widzę taką możliwość, żeby Borussia Dortmund zdobyła chociaż Puchar Niemiec w tym sezonie. Niech tak będzie. Mam wrażenie, że po prostu dzisiaj specjalnie mnie prowokujesz tym Arsenalem przez całą rozmowę. Proszę Państwa, serdecznie dziękujemy. Dr Wojciech Woźniak, Katedra Socjologii, Struktur i Zmian Społecznych z Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Chciałbym powiedzieć, jeżeli interesuje Państwa kwestia sportu i spraw międzynarodowych, zapraszamy do śledzenia tego, co robi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Zachęcamy, mamy już takie jedno zajęcia dla uczniów, które zostało udostępnione na kanale YouTube o tym, jak sport i polityka międzynarodowa łączą się i wiążą ze sobą. Zachęcam do oglądania. Tobie jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie słowa i za komentarz. No i życzę Ci tego, o czym rozmawialiśmy, czyli pucharów i spokoju chociaż. Dzięki. I zobaczę i spotkania się na meczu Twojego ulubionego klubu z kolei. Byłoby to dla mnie niezmierna radość. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki.